Ja zaś jestem nędzny i zbolały. Ja zaś jestem nędzny i zbolały. Niech zbawienie Twoje podniesie mnie, Boże. Psalm 69, werset 29. Piątka 18-letnich dziewczyn była razem na wakacjach nad Morzem Północnym. Podczas odpływu szukały zakopanych w piasku muszelek i zupełnie straciły poczucie czasu. Nadszedł przypływ. Kanał, którym spacerowały, został zalany wodą. Droga powrotna na ląd była niemożliwa. W sąsiedztwie była wyspa, która wydawała się wystarczająco blisko. Zaczęły zmierzać w jej kierunku. Nagle stanęły przy końcu kanału i nie widziały już nic oprócz wody. Wyspa również została zalana. Telefon po pomoc był jedyną rzeczą, którą mogły zrobić. Woda podniosła się, a one przylgnęły do boi porośniętej małżami, których ostre krawędzie wrzynały się boleśnie w ich skórę. Ratownicy z łodzi ratunkowej wiedzieli, że mają mało czasu. Temperatura w morzu wynosiła zaledwie 11 stopni Celsjusza. Kiedy dotarli na miejsce, dziewczyny były już w wodzie po szyję. Przybyli w ostatniej chwili. Przyjaciółki spokojnie zbierały sobie muszelki, potem nadszedł przypływ i było już dla nich za późno. Bez pomocy ratowników nie miałyby żadnych szans. Zostały uratowane tylko dzięki cudowi. Nasze życie jest jak podróż, podczas której upadamy i grzeszymy, oddalając się od drogi do Boga. Jest nam potrzebny wybawiciel z zewnątrz. Na szczęście jest ktoś taki. To Pan Jezus Chrystus, który zmarł dla nas na krzyżu. Teraz jest gotowy przyjąć każdego, kto zwróci się do Niego. Czy już Go znalazłeś? A może trzymasz się kurczowo czegoś, co nie może Cię uratować? Czy możesz powiedzieć, że jesteś zbawionym człowiekiem?